Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy robić wynalazek. Mamy pompę o specyfikacjach takich jak 1400 W, 200 litrów na minutę, no 10 metrów podnoszenia, czyli mamy około 1 bara. No i pobór 2,7 A. Lecimy z tematem. Otworzymy sobie wynalazek. I o co tutaj będzie chodziło? Chodzi o to w tym całym przedsięwzięciu, by pogłębić studnię bez wchodzenia do niej. Bo nie jedna osoba się zastanawia, jak pogłębić studnię. Ja mam taki pomysł, jak to zrobić, jak to się mówi, wchodząc, używając pompy. No więc mamy i pompy. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Nic specjalnego, ale widzę taki żółty kolor na styropianie. To znaczy, że kabel będzie długo miękki, bo jest nie z przyjaznych środowiskowo materiałów zrobiony. Nazwijmy to tak. Pierwsze wrażenie, no, jak było napisane w ogłoszeniu, jest metalowa. O, tutaj mamy, jak to wygląda na pierwszy rzut oka, jest spoko, o to mi głównie chodziło, bo będziemy tak, pompa będzie zasysała tu, będzie wychodziło, powiedzmy, będzie sprężona woda wychodzić, tu sobie zrobimy takie rozejście, że część tej wody będzie wracało i będzie zawirowywało piasek, który jest w studni, przez co będziemy część odsyłać na zewnątrz, a część będziemy zaś tłuczyć z powrotem, żeby wzbudzać ten piasek, żeby się ruszał, żeby pompa nie leciała, powiedzmy, bezpośrednio w piasku, a tylko w części i resztę wyprowadzała na zewnątrz. Czy nie mylę, to będzie jeden cal albo więcej. Tam nawet chyba gdzieś tutaj w dokumentacji będzie. Oczywiście nie jestem sponsorowany. Sam sobie dobrałem pod siebie, pompę sobie dobrałem z tego tytułu, że 1400 W to spokojnie dam radę na swojej fotowoltaice pociągnąć. Też tak mniej więcej dobieram moce. Nie widzę, żeby tutaj coś było takiego konkretniejszego napisane. Jakość wykonania. No, w gratisie jak to jest. Rura spawana, to będzie przetaczane czy tłoczone. Czy chyba jakieś tłoczone. Co do pompy, dupy nie urywa. Też kotowo chciałem jak najbliżej. No, to tak średnio tutaj wygląda malowane. Jak najniższą cenę za to też jakąś moc. Zobaczymy, czy tutaj się to zgadza, ta tabliczka znamionowa. 700... 370 W. Ciekawe. Trzeba było zgłębić dokładnie, o co dokładnie chodzi w tym. Po tym, jak to jest przyklejone, stawiam na to, że dla jednej... O właśnie, przyklejone. Przy to pazurem prawie. Raz trafiłem pazurem i już to miałem prawie zciągnięte razem z tą farbą, co schodzi. Więc no trudno, no. Dostajesz tyle, ile zapłacisz. Mi to tutaj, jak to się mówi, na marce nie zależy aż tak, tylko to ma zrobić jedną robotę. Ewentualnie będzie, jak to się mówi, do piwnicy jako awaryjna pompa zalewowa, nazwijmy to tak. Bo jak coś tam w piwnicy będzie, jakiś syf czy coś, to one sobie poradzi, nie powinno ją zadziobać. Jedynie się boję, że może się przegrzać, no ale to już będzie inna historia. Na razie tyle z rozpakowania. Jeszcze sobie zobaczymy kabelek. Kabelek spoko. Niby na 16 A. Nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, czy 16 A daje radę, ale wiem jedno. Jak się skończy pompa, będę miał zajebisty przedłużacz.
Teraz bierzemy się za zgrubne budowanie układu. Test drugi. Będę wrzucał zdjęcia równolegle. Mnie widać, bo się odbija światło od powierzchni. Tutaj było więcej szlamu. To było jedno po drugim, to tutaj jest więcej piasku. Później było kolejne, to jeszcze bardziej piasek. A w ostatnim praktycznie sam piasek, tylko że mało urobku, więc prawdopodobnie już tutaj wykopało pod pompą, już nie wzburzało tyle tego osadu. Dlatego muszę małą zmianę zrobić w pompie, żeby na przyszłość to działało lepiej. Wiele dni później pompa doznała małych unowocześnień. Wymieniłem tutaj te złączki, żeby był lepszy przepływ. Tutaj dałem kawałek rurki, żeby była głębsza, powiedzmy, penetracja tego, co jest w środku. Zawór troszeczkę bardziej otworzyłem. No dobra, teraz nie wiem, czy się wszczelę. Bo tutaj jak szedł ten syf, to po prostu zapychał ten kanał, tutaj ten zawór kulowy, no i po prostu nie było przepływu, przez co urobek nie będzie nawet widać, ale nie będzie widać, tak słońce pada. Bardzo mało urobku było, bo po prostu za mało mieszało, więc jeszcze przerobiłem troszeczkę tutaj konstrukcję. Zrobiłem takie ala łożyskowanie z drutu, druciarstwo.pl. No ale nie będę tego w rękach robić, bo ta linka, jak się to spuszcza, później trzeba kabel pilnować, to straszliwie to się wcina w ręce, więc tutaj mam tak to zrobione na razie na prowizorkę. I co, lecimy. Pokażę mniej więcej, jak to schodzi w dół. Muszę tutaj, bo jest najbardziej szerszy moment. Nie mogę sobie tak w rękach, no albo tutaj cwingą. No i sobie spuszczę to na dół i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. To do za chwilkę. No i dobrze, mamy opuszczoną pompę na samą dno. Wrzucę zdjęcie, bo niestety tak nie jestem w stanie tego pokazać. Niestety nie na tym telefonie. Tak to jest nagrywane. To co? Mamy wszystko zasilone. I teraz startujemy pompę. Coś się dzieje. Żiga. No i też ten przepływ. O, fajnie to leci. Tylko że za bardzo troszkę czysta. Zdamy sobie ją troszkę niżej. Więc powinien teraz troszeczkę większy syf lecieć, ale widzę, że zmiana złączki dużo dała. Mamy dużo większą wydajność pompy. Mamy jeszcze niżej. Ja sobie tutaj tą jedną ręką kręcę. Już tak czuję, że jesteśmy chyba na dnie, o ile kable nie trzymają. Dużo większa wydajność, bo kiedyś 10 minut to się nalewało. Teraz dużo, dużo szybciej. Więc jak to się mówi, znaleźliśmy punkt, gdzie układ jest troszeczkę sprawniejszy. Jedynie by mnie bardziej interesowało, żeby więcej tego sypu szło. Jeszcze sobie damy. Czuć, że jest linka luźna. Jak to wygląda. Ile mamy urobku. Zobaczymy prawdopodobnie dopiero na koniec. Nie wiem, czy mi starczy wiader, żeby to wszystko zlać. Możliwe, że troszeczkę jest za mocno zawór zakręcony. Tam w studni. I dlatego tutaj mamy pełną wydajność. Ale zobaczymy, jaki będzie urobek. Jeszcze mamy w sumie jedno wiadro. No i zabawa w regulację. Dlatego sobie zrobiłem ten system podnoszenia, bo naprawdę to jest straszliwie upierdliwe. Jakby to trzeba było w rękach robić. A tutaj jest, o, nie chcę zgadywać, ile metrów, ale troszeczkę tych metrów jest. Woda, co była w wiaderkach, to z deszczu, bo ostatnio dużo padało. Teraz jest w końcu taka pogoda, że jest
ciepło, troszeczkę słoneczka i jest troszeczkę więcej czasu i zdrowia, żeby się za coś wziąć. Dlatego z takim długim odstępem między odcinkami. Ale lecimy z tematem, żeby to nic nie spadło i tak tam nic nie widać, co się dzieje. Trzeba było coś tam wrzucić. Dobra. Później będą zdjęcia prawdopodobnie, jak wyszedł test. Nie naciągam na minuty, bo to ma być też w miarę krótkie, sumarycznie.